ponad 2/3 gminy, skanalizowanej to w trudnym, pagórkowatym terenie. Takiego wyniku mogą zazdrościć więksi i bogatsi, ale Stryszów pokazuje, że można i trzeba skończyć z szambami. Rozbudowujemy oczyszczalnię ścieków o kolejny moduł. Pozwoli nam to w perspektywie czasu przyłączyć dwie kolejne miejscowości, a więc Stronie i Leśnice. To są miejscowości, które są jeszcze nieskanalizowane. Dzięki rozbudowie będziemy mogli również przyłączyć Caritas, ośrodek szkolno-wypoczynkowy oraz Harcówkę. Przez dziesięciolecia inwestowanie w ekologiczne rozwiązania postrzegano w Polsce jako fanaberię dla bogaczy, aż doszliśmy do punktu, że stan powietrza, wód i środowiska jest taki, że nie ma wyjścia. Trzeba działać. Zwłaszcza, że wielki samorządowy program Eko Małopolska premiuje w dostępie do pieniędzy i technologii tych, którym chce się zawalczyć ze smrodem, brudem i śmieciami.